Siemaneczko, jestem Papadom Games. Witam was na moim gospodarstwie. Będziemy sobie kusić pszenicę. Pszenica gotowa do zbioru. Zobaczymy, ile tego będzie. Ale chciałbym wam na początku przedstawić modernizację. W pewnym sensie modyfikację, modernizację, jakby tego nie nazwał. Założyłem panele fotowoltaiczne. Tak jak wspomniałem, 87 tysięcy panele z generatorem, znaczy wiecie, no z bankiem energii, magazynem energii. Tu są na tej obłoże część paneli i tutaj oczywiście tam jakby musieli ją pod skosem zrobić, żeby jednak ten promień słońca lepiej padał. I tutaj mamy drugi panel fotowoltaiczny, znaczy to jest, no widzicie, no panele fotowoltaiczne zamontowane na tej obłoże, zobaczymy jak to się wyglądało. Generator już zamontowany, tam nie będę pokazywał, bo tam jest na razie zamontowany prowizorycznie, nie chcę nam pokazywać, żeby później nie było. No i tak to jest, no teraz 87 tysięcy wziąłem to sobie na 15 bodajże. Zaraz moment policzę, żebym tu nie strzelił w gafy. Po prostu. Po ile musiałem teraz dawać, bo powiem szczerze, ja nie sprawdzałem tego dobitnie. Więc chyba już to mówię. Żebym teraz wiecie. Po prostu gafy nie zrobił. Tak, na 6 miesięcy 14,5 tysiąca co miesiąc. Więc z tej kwoty, którą mamy, czyli 37 tysięcy za mleko, które przyszło, powiem szczerze, że tu mało przyszło. Zyła mi koszt 14 500 zł. To jest pierwsza, bardziej, która właśnie za panele właśnie pół roku, myślę, że się zwrócą, to będzie elegancko. Dobra, zasiadamy do bizonka i zamykam drzwi. Wszystko porobione, więc możemy nacić. Odpalamy maszynę, jakby inaczej. I kosimy, tak? Mierzamy pierwszy mam pszenicy. Tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy tutaj w ogóle były jakieś żniwa. Ogólnie tak się zastanawiam. Wszystko oczywiście na słomie. Wybaczcie, że na drogę wyszło, no ale wiadomo. Ziarko mi na gdzieś spadło, no i jakoś tam się ukorzeniło. No i ziarko teraz jest na drodze. Tego kosić nie będę. Bo to tam zbytnio nie ma sensu. Jest jakoś to niwelował. Lekko chwasty gdzieś podchodziły, niestety coś tam nie zagrało, jak bym chciał. Ale tragedii w sumie też nie ma, tam tyle co wpadło, to wtedy chwastów to tam nie ma, tragedii. Pszenica, no nie oszukiwało mnie, powiem szczerze, że cały prąd będzie. No bo no, nie jest jakiś cudowny w tym roku. No ale co zrobić, no życie, nie ma na to co narzekać. Trzeba tylko jakoś tu robić, żeby po prostu jako tak z tego zrobić. Co jeszcze zrobiłem, co zrobiłem poza odcinkiem, bo tego chyba nie powiedziałem. Związałem sobie belki, słomy, obydwu pól. Miałem sprzedawać belek i na razie zostawiam. Zobaczymy, może tam za miesiąc, dwa będę się wystawiał. Właśnie w razie sprzedaży, zobaczymy. Kto będzie chętny na sprzedaż, znaczy na kupno słomy. Na razie tego nie sprzedawałem. No tam dużo tej słomy nie było, tam było chyba 40, około 50 kulek, się nie mylę, słomy zostało zrobionej. Więc suma summarum, no tragedii nie ma. Wiecie, lepiej zostawić na słomy. Na razie było, wiecie, będę miał nadmiar, to tyle sobie pewnie sprzedawał, się będę wiedział, czy faktycznie mi wystarczy. Chociaż myślę, że ta po pszenicy jeszcze i owsa to będzie chyba to wystarczające. Robimy troszeczkę roboty na szybko, bo zmiana planów odnośnie tego wszystkiego, czyli chodzi mi o dokładnie o tą działkę i chodzi mi o działkę właśnie sąsiadującą, czyli tak, tu będzie łączona działka, będzie łączona i będzie tu siany szybak, czyli no można powiedzieć szybka akcja pod tym względem. Więc naprawdę będzie ciekawie. No ale trzeba. Miałem zrobić przy domu
Ale tak, mówię, rzepak miałem wcześniej, teraz mam, miałem przężyto, i teraz znowu rzepak, troszeczkę nie. Nie, tutaj zaryzykuję, zobaczę rzepak, zobaczę go jeszcze raz. Jeśli będzie źle wychodził mi, no to ja rzepaku już raczej nie będę siał, będę raczej oscylował coś bardziej w zbożówkach, że to przężyto, nie wiem. Może takie typu uprawy tylko będę siał. No zobaczymy. Na razie też mleko nie powala, coś tam się podziało, prawie się pozacierały, wiadomo, tego mleczka wydajność spadło wtedy. Bo tam 2-3 sztuki się zacieliby, no to już tego wydajności pewnej nie ma. A ta Gedi ma 40 tysięcy bodajże z takim hakiem, to wiadomo, zażyżały, utrzymanie itp. itd. Więc no ta Gedi w sumie tu nie ma. Za to mleko, by nie patrzył. No, ja się tylko czekam, aż te krowy się wycielą, te jałówki, no to też wtedy będę widział w pełnym, tak powiem, zakresie, jak to będzie wszystko wyglądać, jak to będzie wyglądać pod względem właśnie udoju. Myślę, że nie dobrze. No, jeżeli ma coś źle, bo wiecie, bym tak zrobił teraz 50-60 tysięcy za mleko na czysto, no to też bez sensu. A tak zarabiam 40. 40, koło 40, troszeczkę lepiej jak 40. Tragedii nie ma, tak, absolutnie. Więc tu nie mam co płakać pod tym względem. Też liczyłem do kupienia miałówek. Jako ta, znaczy krów, ta miałówek chciałem dokupić, no ale ta 6000, 7000 za krowę, no to mówię nie. To co mam na razie mi wystarcza, nie mam co na razie być na to się mi zakładnym na pewnego, ale będzie po prostu. Będą wycielone, jałówki będą wycielone, krowy, to będzie wtedy można popatrzeć, co będzie można sprzedać, co nie trzeba chować. Zobaczcie tak, byczki będę swoje, będą dziwnie zabrzmi, ale swoje byczki będę sprzedawał. Będę sprzedawał swoje byczki opakom, którzy przywożą moje, przywożą byczki. Wiem, to dziwnie brzmi, że jeśli ktoś ma leki, hoduje byki, no to raczej byków nie sprzedaje, no ale ja raczej wolę bardziej iść w typowo mięsne byki. Twoje takie mieszance, czy tam HF-y, no to, czyli to nie jest tam jej byt do chodówów, więc ja sobie do wysokich swoje będę ewentualnie sprzedawał po wycieleniu, a właśnie będę kupował takie właśnie typowo mięsne byki. Jałożki oczywiście zostawię, ale byki, no byki tak to się mówi, i to wszystko w temacie. No taki mam po prostu zamysł, że chcę to robić troszeczkę inaczej, pod siebie po prostu, tak? Żeby mi to bardziej pasowało. I wiecie, no byczki będą mam tylko mięsne. Mam te limuzę, one są bardziej fajnie się wybijają na wadze, fajnie przerastają to wszystko, więc no tutaj lepiej mieć takiego byczka, dołożyć te 300 zł więcej nawet do byka, niż później mam, nie wiem, wziąć KF-a, nie wiem, powiedzmy 5000, 6000. No tak, wziąłem przy 1400 bodajże i no i fajnie wyszłem. Mimo wszystko, a jedzenie jeść to nie to samo, faktycznie każdy byk jeden, czy to HF, czy to jest Simmental, czy to właśnie limuzę, tak właśnie, tak sobie postanowiłem, tak sobie właśnie będę to ogarniał, takim tokiem będę szedł. Jeden powiem głupi tok, drugi powiem mądry tok, każdy robi jak uważa. Więc tak sobie postanowiłem, tak właśnie będzie to robione, przynajmniej podobli. Tylko czekam na chyba jakiś tam dowiek jest, osiągnęło. Więc mówię, tak trzeba będzie pokombinować pod tym względem, żeby to miało ręce i nogi i jakoś tam to będzie w miarę dobrze. Powiem szczerze, chyba nawet się naokoło mimo wszystko na te pole. Pole nie jest jakoś tak wybitnie kształtne. Więc trzeba to jakoś będzie, myślę, robić to w miarę możliwie. I tak, no naokoło drugi jasny pojadę, mimo to nawet najmniejszego sensu, bo nie wrócę tutaj. Ciągnikiem nie chcę jakoś tutaj jeździć po tym polu, wiem, kupiłem duże przyczepy, tutaj praktycznie nie używam. Uważam, używam, ale nie w takim tonach, żebym chciał. Chyba tylko, że tutaj przężyto w miarę tam oddało, pod tym względem, że te przyczepy były zasypane, te dwie. A tak naprawdę reszta? No nie idzie to jakoś towarzowo dobrze. Ale wiecie, to jest dochód. Zbożówka to jest taki dochód. Nie wiem, dodatkowy można powiedzieć.
bo można powiedzieć pod względem właśnie tego, iż na to się zwie. Znaczy na jakąś dodatkową paszę, właśnie na paszę dla naszych prób na kupienie pól. O, pod tym względem. Właśnie, przepraszam, to jest na kupienie pól. Zboże idą na typowo na pól. Taki był zamysł. Dobra, to nie było tematu. No nie jest tak, może nie będzie tak, że też nie wiem. To jest niby hekta niby tego pola, to trochę powinno lepiej to sypać, ale jako jeszcze jedną szczególnie zasypana, to będzie i tak dobrze. Pszenica nie wiem, czy będzie sprzedawana bezpośrednio, czy magazynuje ją. No mam troszeczkę jeszcze miejsca na tej obwozie, tam 13 to rzepaku jest, no to pszenicy też mogę sobie wsypać. I tam myślę, że nie będzie żadnej krzywdy. Myślę, sprzedawać jakieś tam śmieszne pieniądze, to po co mi to sprzedawać, lepiej to trzymać. Na zimę, może będą w zimę, będą chcieli jakieś lepsze pieniądze dać. Taki jest. Wiecie, no coś zimowego, żeby też zrobić. Chciał też szwera, czy to później szwera, to zobaczymy później. O Jezu, nie, to chciałem kliknąć. Chciałem zrobić to i chciałem zrobić tak. A nie, dobrze, powiedziałem, że było. Idziemy na Face'a. Face'ik oczywiście bardzo dobry. Wszystko chodzi, wszystko pali. Więc można sobie teraz tak. No, tu jest elegancko. No, kejsik. Nieumyty, nieogarnięty, no bo robi chłopak cały czas. Czasu nie ma. No, co z tym zrobić? Pan zrobić, nic pan nie zrobić. Taki jest. Taki mamy klimat. Pod tym względem, no i. Dobra, na tym będę drzwi zamykał chyba, bo lepiej będę miał, jak będę miał te chyba drzwi otwarte, bo trochę za gorące jest. Szczerze, klimat teraz by się przydał tego bizona, no ale to też. Sensu raczej nie ma co źle wyczytać, czy myśleć to, że pod względem bizona na razie fajnie, bo muci dobrze, czysto, prawny. Tutaj też ten bizonik jeszcze dwa sezony pod mnie pochodzi, ale bardziej kupi mi fest dużo pól, ale było pole do kupienia, znaczy jest pole do kupienia. Dostałem propozycję od jednego z sąsiadów, może powiedzieć znajomego, bo jak to powiedzieć. Otwarcie teraz z sąsiedniej wioski, to jest pole do kupienia. Więc zobaczymy, czy tam je kupię. Jeśli na pewno będę chciał teraz je sprzedać, to trzeba nie coś będzie pieniążków wykombinować. Oczywiście. No ale zobaczymy, czy to będzie faktycznie dobry pomysł kupienia teraz tego pola, czy nie. Jest to pole sąsiadujące z polem, które mam zasiane żyto na kieszonkę. Tam jest taki fajny, dość nowy, fajny kawałek. Tam jest ogólnie, ma gościu już z... O, jest. On sprzedaje, bo kupuje gdzieś tam bliżej siebie działki. Więc chce to sprzedać, kupić tam. No to jest wioska, wioskę dalej, ale wiadomo, ta wioska jest troszeczkę rozległa. Więc tutaj musimy patrzeć na to, że gościu ma biegnąć 10 km, więc mu powiedział, że musi nie kali tyle jeździć. No to... Nie, dobra, no zobaczymy. Ja za dużo inwestuję, tutaj kupiłem dużo. Jednak no zainwestowałem, szczepy kupiłem. No więc zresztą oglądacie to widzicie, jaki to jest postęp w miarę robiony. Więc tutaj naprawdę nie ma moim zdaniem tragedii żadnej pod tym względem, że jakoś tutaj źle coś robię. Więc no gościu to mi przyteszego, pytam się. Ewentualnie dzierżawy, no ale mówi z wykupem płyta, żebyś go wykupił. Ale mówi dzierżawę to ci dam. Z drugiej strony mogę ci nawet nieźle na rok dać, żebyś ty widział, jak to gleba jest, jak zaraz wiecie. Do pana, mój pan Gosiu, tam był dość nowym gospodarzem. Bale na wozu, juboniki przywoził i wszystko co za nie widy i miałowice nieraz brał. Z chlebni tu woził. I to było widać. Że gościu tam nie były w pierwszej wakancji, jak tu się mówi, no i praktycznie to dbało te pole. Nie pyta się, czy po prostu tego nie chcę kupić, bo widzisz, że tutaj też fajne plony, w miarę dobre plony, no teraz jest susza. Tutaj też nie ma co oczekiwać, a tu, że ta woda też, no, nie zadowala.
Ale tak jak i w sumie to się zdaje, że nie ma tak. Wiadomo, jest jeden suchy, jeden z dwóch nochy. Tamten oko trafiło, że jest dwunochy, tego zboża było. No w tym oku jest suchy, suchy rok. No i tego zboża zbytnio nie ma, tak. Ale nie ma co marudzić. Najważniejsze, że tak patrzy na bydła, żeby tych postaczało. A zboża tam wiecie, no tak przeważnie są tylko przede wszystkim, żeby sama była dla mojego bydła na ścielenie, ewentualnie na teren go rzucić. I to wszystko w temacie. Takie było założenie od początku. A zboża to mówię, to jest. Jeśli zboża dają wiem, to kupuję teraz sport. To jest pierwszy priorytet. A z mleka no to jakieś wejdzie kredyty teraz, tak? Myślę, no właśnie 4500, no to teraz już nie poszaleję. Mam ogólnie spłacę te 7000, ale teraz może nawet nie 7000. Też się w sumie zastanawiałem, czy tego już nie spłacić, żeby już mieć to z głowy, czy jak, no ale wiecie, teraz jest też taki lipa, bo to mleko też trochę potaniało. Do 20, bo chyba 8 złotych wychodzi. Właśnie z tym, no tutaj no, nie ma co coś tutaj wymyślać, tak? Bo dom mam troszeczkę podnieść, a do inu to się zobaczy. Aha, ale ta cena taka jest. Tych pieniędzy dużo zbytnio nie ma, tak? Na to mleko. Znaczy tak, nosiowo jeszcze miarę, cenowo jest, no, źle jest po prostu. Ale nie ma co się wiecie, podnamać, jakoś trzeba tu żyć, trzeba jakoś tutaj zarabiać pieniążki. Mimo wszystko. No i wiesz, jak miała być jedna, teraz nie wiem czy będzie, bo chodzi mi o garaż. Garaż na te moje maszyny, wiadomo, mam zadaszenia porobione, tak. Ale to no nie jest to wszystko, co bym chciał porobić. Chciałbym troszeczkę garaży, jakiś garaż porządny postawić, no koszt garażu to wiadomo, to już jest kilka, a nie kilkanaście, to jest 140 tysięcy. W zależności jakiego, czy blaszaka, czy wiecie, bo, nie, jak się mówi, z pustaka. Ale wiadomo, że teraz, no, jeśli teraz pieniędzy nie nazbieram, no to troszeczkę szkoda mi właśnie teraz, kiedy tu znowu na coś, co bardziej będzie, tak to ujmę, zajmowało miejsce, a no, nie będzie jakiejś ugody. Wiadomo, najważniejsze, Bizon ma garaż, też miałem raczej, mam wiatę na wydarzenie, to chociaż to jest plus. Ale patrząc na jeszcze maszyn typu case'y typu właśnie Usus, no to już tego miejsca zbytnio to nie ma, po prostu muszą stać pod chmurką, ewentualnie pod zadaszeniem. To jest w sumie nie jakieś tam tragedii, no ale jednak to już mnie troszeczkę boli. Chciałbym postawić garaż, dowiadywałem się odnośnie blaszaka. Taki w miarę najtańszy blaszak, który by tu mógł spełniać moje oczekiwania. No to bodajże 80 tysięcy, do 80 tysięcy teraz wyciągnąć na to, żeby stawić sobie blaszaka. Wiecie, to jakiś blaszak taki konkretniejszy, tam 20 na 12, nie, 24 na 12, coś takiego było, to 80 tysięcy. Bo to by konstrukcja przy wątarze przede wszystkim 70 tysięcy. Mówią, że przyjeżdżają tydzień czasu to robią. Ale wiem co z tego, jeśli mógłbym zaryzykować, bo mógłbym zaryzykować i wziąć to w kredyt. Ale teraz tak, panel fotowoltaiczny wziąłem w kredycie. 14,5 tysiąca płacę raz z odsetkami już. Może że odsetki takie już tam są minimalne praktycznie. To już to obliczone jest praktycznie w tą wartość tego swego. Reszta jest to troszeczkę przeholowane moim zdaniem cenowo, no ale wiadomo, ten manganegi sam duży, długo kosztuje. To się nie ma co z mnie dziwić. Wiecie, no bardziej po prostu braku prądu, ja nie wiecie, nikt nie ma, ja bardzo czego chorę, aż podciągnę troszeczkę tego prądu. Ale różnie to bywa. Więc lepiej wyłożyć tam nie wiem 40 tysięcy na sam bank energii niż później pokazać, że prądu się nie ma i generator ciągnąć i wszystko powinna tworzyć palać silniki, żeby generator chodził. No nie o to chodzi, jeśli inwestuje takie pieniądze, to już lepiej mieć ten zaplecze energii, w razie czego wiadomo. A to się mi zapasi, tak? Więc panele są. Zobaczymy teraz generator już tam jest wstawiony.
Więc to zobaczymy, jak to będzie. Więc no, nie ma jakiejś tam tragedii. Wiecie, no to mi się naładuje w magazyn. No to będę już miał dla siebie, a jeszcze mieszka. Będzie na produkcję, no to będzie po prostu już na sprzedaż. Ja się tak już scelowałem pod tym względem, żeby nie zszło tu na sprzedaż do elektroni. Tylko właśnie, żeby to szło na mnie, na mój użytek. Wiadomo, jeszcze będzie, bo to się dogadam, jeśli to będzie jeszcze za małe, a panowie będą produkować więcej niż mogłyby zmagazynować jeszcze, no w ten sposób. No to dołożę ten magazyn jeszcze na jeden. To mówię, sam magazyn kosztuje na 6 tysięcy, by to, ale na 60 tysięcy wyszły. No, wiadomo, tam nie ma co tak zbytnio liczyć, no 52 tysięcy wychodzi wszystko, tak. Więc magazyn energii tam 40 tysięcy, jeszcze 45 tysięcy bym musiał kupić. Jeśli bym miał duży taki nadmiar energii. No i zobaczymy wtedy, jak to wszystko finalnie tutaj się ogarnie, tak? Nie ma tragedii. Tak było mówione już w lipcu. W czerwcu już to mówiłem właśnie, że to będę już. Firma jest podpisana, kontrakt, no przyjechali, to były chłopaki, chyba dwa ekipy, bo jedna na jednym budynku, druga na drugim budynku robiła, no to szybko dopadowali. To mam milion na jedno, piękna sprawa. Zajęło im to 2 dni, co mówi, że tak stosunkowo dużo, długo i to wiecie, no tutaj na tej nowym obiekcie, no to jednak ten dach jest no z strony, no i na to troszeczkę musieli bardziej pokombinować, no ale na szczęście udało się. Na kotwicze tej blachy jakoś tam to wygląda. Tak więc myślę, że nie będzie. Więc to tutaj na razie fajnie. Zobaczymy wszystko finalnie, jak to wypali. Na razie tak samo i pszenica. Myślałem, że troszeczkę lepiej to będzie wychodziło. To na żołbo. Niestety pszenica też jakoś w tym roku nie wychodzi zbytnio. Jednak tego deszczu było za mało w stosunku do właśnie plonu, który był. Pewnie maku, no ale nie ma co się smucić. Ważne, że całe będzie. A nie to się zasobnie jeszcze dla osoby strzela. Nie będzie potrzeba i to wszystko na jakieś brakujące tam rzeczy. Czyli właśnie jakieś pole, żeby to kupić, jakieś parę groszy, to się mówi dołożyć. To zasobnie będzie słabniej niż tak tworzyć. Jakieś cudanie widy. Więc tutaj nie ma tragedii. No ogólnie patrzyłem, to mi do 50 kolek powinno mi zacząć na ścianie. Liczę właśnie haniem czy żytniej mojej pszenicznej są mi będą wtedy fazuje kostki. I to DML właśnie było ewentualnie. Ja mi tam troszeczkę brakowało, nie wiem, wiecie, jakieś tam lekko przysłużyć. Wiadomo, że dostałem kieszonkę więcej i siano w DML-ze. Ale na troszeczkę mi tam powiedzmy tu są te 2-3 kostki rzucił. To niby nie jest dużo, ale zawsze to jakby już dawało. Czy tam belka są i ewentualnie zobaczymy, jak to by nie wychodziło. No ale tragedii nie ma. Robotyka no to jest do zrobienia. Naprawdę jest ułogiem. Trzecie okrążenie, my jesteśmy na razie w czarnym tym, żebyśmy lepiej dokończyli to wszystko. Naprawdę jest słabo w tym względem. Ciężko się tylko pokażę te pole. Nie wiem co to mają w tamtym roku, czy to kupiłem od razu. Nie, to kupiłem po żniwach. Nie, po żniwach kupiłem. To jest praktycznie można powiedzieć pierwszy zbiór po prostu na tym polu. Bo wiecie, jeszcze muszę wykopić tam dwa i łąkę. Bo tam trochę mnie cisną pod tym względem, żeby wykopić, bo troszeczkę się zmiany porąbały. Ale na jeden jakoś tutaj cudował. Później ma miał się bieg kończyć. To jest ponad 200 tysięcy, około 400 tysięcy. To jest 3 pola jeszcze, więc tutaj to no lekko taniu nie ma. Wiecie, no jeśli mówią, no to pakowałeś się tak, że nogi dojazdowe zbytnio nie ma. O Jezu, no to pakowałeś się, utrudniłeś teraz przejazd. Chociaż mimo, że to i tak było na moim podwórzu, nie wiem skąd
Oni mieli takie przypuszczenie, że to jest noga do rezerwacji tylko dla nich. Nie będę wnikał. No to tam troszeczkę się czapnęli, no ale wiadomo. Zakres się nie lubi, nie ma co się kłócić, chłopi nie lubiasz, no i na razie... Ja się troszeczkę dalej, ale jakoś... Bardziej jakoś tam... Wiecie, bardziej dyskutują niż... pod nosem oczywiście, dyskutują bardziej pod nosem niż... Wiecie, jak wygrałem tutaj. Pod tym względem, no ale... Tego też trzeba będzie wykupywać i mieć z głowy. A zresztą zobaczymy, bo to będę musiał wysypać, pewnie raczej chyba okrążenia też nie zrobię. Może już zrobię drugie okrążenie? Nie wiem. To jest dopiero czwarty przejazd, tak? Znaczy, mamy czwarty przejazd. Więc tutaj wiecie, Kuzima... No szału nie ma, no nie oszukujmy się, szału nie ma pod względem... Przepraszam. Wydajności tej pszenicy. Więc no to, no to takie trudne, takie życie. Chyba zbyt pochopnie wykupiłem zaraz te rzeczy, te wykupiłem na ten sezon, mogę się tymi mniejszymi dać. No i nawet 50 tysięcy byśmy zaoszczędzili. Ja przyczepy to akurat są takim maszynem, takimi rzeczami, że jednak tutaj się zwykle na wartości nie traci. A niektórzy to nawet jeszcze dobrze zarobią po tych przyczepach, więc ja to na razie nie ma ludzi. Więc dobra, mało ważne jak tam się wysypuje. Ja tylko chcę zobaczyć, nie wiedzieli mniej więcej. Zostawił nam trzy pola do wykopu tutaj, żeby się tutaj odczepili od nas. Koszt 100 wyliczyć. 70 to jest 170 i tu 50. 230-240 tysięcy, tak jak wspominałem właśnie, to jest ten koszt cały, więc tutaj będzie coś, nie coś pokombinować, bo i tu jeszcze tędy jeżdżą sobie, tutaj mają przejazd, tam nie wiem, jakieś tam, tylko że tutaj by mieli, no nie rozumiem czemu poprzedni właściciel, który to miał przed licytacją, godził się, żeby po prostu przyjeżdżać przez podwórze, nie wiem, dziwne to jest. No ja też nie mam jakichś tam większych problemów, tak, bo to nie jest obrodzone coś. Tylko dać nie, bo tak, mówię, tutaj masz teraz co, rozbudowałeś się tam, rozbudowałeś się siam i teraz drogi nie ma, no to ci, po prostu ja inwestuję jednorazowe pieniądze, żebym po prostu mieć komfort. Byki z tyłu, no wiadomo, ta nowa baza jest też z tyłu, no ale tam to praktycznie tylko TMR wydaje, rozdaje i to jest wszystko. A tam wszystko, bo to jest mechanicznie, automatycznie zadanało mechanicznie. Więc no, zobaczymy jak to wyjdzie, no 26 tysięcy to jest już kupa pieniędzy, tak? Nawet nie wiem, czy bym tyle w banku dostał pożyczki, choć prawdopodobnie wątpię, bo na pewno już nie zaczynają troszeczkę realnie ci sąsiedzi pod tym względem z wykupem. Więc gdzie na tamte można tą pieniądze, nie? Tylko ustawia sobie pamięty. Wziąłem poczoną tylapu. I już tam nawet nie kosi, bo już jest kurzy. Tego jazdy nie ma. No, dziwny człowiek. No co na tym zrobić. Więc coś trzeba będzie pod tym względem pomyśleć. Tak nie da się powiedzieć, że delikatnie mówiąc i kombinuję pieniądze. My kopię zaraz te trzy pola i wyle ja z głowy, żeby nie już mieć spokój psychiczny, żebyśmy się tu nie gnębili. Powiedzą, że kopię tam gdzieś pola, tam gdzieś pola, łąki, nie po łąki. A po prostu tutaj im nie chcę wykupić. Dziwne to jest. A zobaczmy z ciekawości jeszcze. Bank. Bank. Ile ja mógłbym wziąć kredytu? 318 tysięcy. 318 tysięcy na 3 lata, tak? To jest było 250. 7300 na 3 lata. Czyli praktycznie on za inwestycji miał. Czekajcie, jakbyśmy wzięli na 2 lata. To jest 10 tysięcy. 10 tysięcy miesięcznie na 2 to jest 240.
dużo za tego nie zapłaci. Ma sumę rocznie. Zapłaci mi tylko 7270 na 4 lata, żebym zapłacił 14 tysięcy, a na 5 tak dobre ocenanie, to i pół. No, a na rok nie, to wiadomo, że raczej to się nie będzie opylał. Chociaż. To nie 7 tysięcy, no teoretycznie byśmy byli w plecy mocno, byśmy nic nie mieli zainwestowane, nic nie mieli modernizować. Ale byśmy mieli już to wykupione. Ciekawe, nie? Nie wiem, tutaj między sąsiedzi to nie podejmował pewnie takiej decyzji, nie pewnie nie myślałbym o kredytach kolejnych. Pod tym względem, no ale jeśli tak będzie robione, no to trzeba będzie pomyśleć o tym, pomyśleć po prostu o tym i kupić to te pola. Tylko mówię, ja bym powołał to, żebym na rok czasu wziął te kredyty i pospać sobie nie rok czasu, żebym spróbował by dla niej to miał spłacić. Musimy pewnie byli w plecy. Nic byśmy praktycznie nie zabiali. No ale byśmy to spłacili. Bo nie naprawdę było luksus. Moim zdaniem. No, zobaczymy. No, jeśli mam możliwości, no to płaczę, to trzeba nie zrobić. Żebyśmy nie gnębili, żeby z tym wykupem jednego pola, na wykupem drugiego pola, bo jeśli wykupię tutaj już to jedno pole, to będzie ten, bo to przecież to pole musiałem też wykupić, bo przecież już mnie gnębił jeden właśnie, żeby wykupić to pole, kupujesz, modernizujesz, korzystasz wszystko, a pieniędzy nie masz, ciciś na wykup, ci za 60 tysięcy za hektar na domach na sąsiedzi, usiadujący ludzie. Niektórzy są wredni i tak właśnie chcą mnie udupić, a myślę, że mu udupią, jeśli ja wezmę na ten kredyt na czas. Tutaj, więc no, ma takie po 26 tysięcy, tak? Więc no, nie byłoby jakoś źle. Jeśli by chodzili może na zero, no, tego mleka nie wiem. No, zobaczymy, czy to pozbierają, wtedy będę tworzył, będę kombinował i będę myślał pod tym względem, ale to już w kolejnym odcinku będziemy sobie to myśleć, że zmieniać się w dzisiejszym odcinku, byłoby to na tyle. Jeśli takie już nie się spodoba, to jest jak tylko komentarz, dzięki za oglądanie, cześć, do tego, że na razie, cześć.